Cześć! Dzisiaj przenosimy się z rajskich klimatów do trochę pomijanego kraju, ale równie pięknego. Ba! Większość z Was pewnie nie zdawała sobie sprawy z jego istnienia. Pora na bardzo mały kraj o wielkiej historii. Djibouti. Zapraszam. Djibouti to państwo we wschodniej Afryce nad Zatoką Adeńską i cieśniną Bab al-Mandab. Graniczy z Somalią, a dokładniej z Somalilandem, Etiopią i Erytreą. Językiem narodowym jest arabski i francuski. Walutą jest frank dżibutyjski, zaś religią dominującą islam. W Djibouti panuje klimat podrównikowy, suchy, gorący i pustynny. Średnie temperatury stycznia to 25 do 30 stopni, sierpnia 33 do 35. Tak więc poza suchym jak wiór okresem letnim, kraj ten nie odbiega zbytnio od jego blisko wschodnich kolegów i każda pora jest dobra. Obywatele Polski udający się do Djibouti muszą mieć ważną wizę turystyczną wystawioną na okres 30 dni. Brak przedstawicielstwa tego kraju w Warszawie. Istnieje możliwość otrzymania wizy w ambasadzie Djibouti w Paryżu. Obywatele polscy planujący podróż do Djibouti z Etiopii mogą ubiegać się o wizę również w ambasadzie Djibouti w Addis Abebie. Zalecane są szczepienia przeciwko żółtej febrze, żółtaczce, AIB, durowi brzusznemu, tężcowi, polio i zapaleniu opon mózgowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na pogranicze Djibouti z Somalią i Erytreą. W ostatnich latach dochodziło do starć granicznych pomiędzy Djibouti a Erytreą. Sytuacja pomiędzy obiema państwami pozostaje napięta. Kradzieże są zjawiskiem dość powszechnym w Djibouti, dlatego nie zaleca się spacerowania po mieście po zapadnięciu zmroku. Zalecana jest ostrożność w wykonywaniu zdjęć w stolicy kraju, w szczególności w okolicach portów, baz wojskowych i urzędów państwowych. Fotografowanie tych obiektów jest w Djibouti zakazane i zagrożone aresztem. Cholera oraz zatrucia pokarmowe to najczęstsze schorzenia obcokrajowców w Djibouti. Zaleca się spożywanie wody butelkowanej oraz unikanie napojów z lodem. Na północy kraju istnieje zagrożenie napadami rabunkowymi ze strony lokalnych grup przestępczych. Odradza się jakiekolwiek podróże drogą lądową na północ od miejscowości Tadżura i obok. Jeśli chodzi o loty, to z powodu koronawirusa ciężko jest mi określić ceny, gdyż większość linii zawiesiło większość swoich lotów. Lecz w przybliżeniu jest to kwota około 1500 zł, chociaż udaje się wyrwać nawet poniżej 1000. Mówiąc o noclegu, to jak ceny tutaj do wysokich nie należą. Więc znajdziemy tu fajny pokój z widokiem na morze, taki jak ten, w cenie 1000 zł za 10 dni. Jeśli chodzi o ceny, to są one niższe w stosunku do polskich. Na przykład puszka Coca-Coli kosztuje 2 zł, bagietka 50 groszy, woda mineralna 1,5 litra 3 zł, posiłek w mniejszej restauracji od 10 do 20 zł. Reasumując, za przedstawiony przeze mnie 10-dniowy pobyt, zakładając, że codziennie przeznaczymy 40 zł na jedzenie, doliczymy koszty komunikacji, zwiedzania, rozrywki oraz wizy, to dostaniemy sumę około 2700 zł za osobę. Ale pamiętajcie, to tylko moja sucha kalkulacja, więc może ty masz lepszy i tańszy pomysł na taką kalkulację. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Będąc w Djibouti, z pewnością sprawdź. Wyspa Moka. Park Narodowy Foret Tudej. Zatoka Gubet El Karab, czyli idealne miejsce do obserwacji rekinów wielorybich. Wyspy Maskali. Oraz znikające jezioro Asal. Na zakończenie trochę ciekawostek. Wcześniej wspomniane jezioro Asal w Djibouti jest trzecim najbardziej zasolonym miejscem na świecie. Jest bardziej słone niż Morze Martwe. Obóz Lemonnier w mieście Djibouti jest jedyną bazą wojskową Stanów Zjednoczonych w Afryce. Pomimo iż jest to kraj muzułmański, to nazwa kraju pochodzi z mitologii egipskiej. Djibouti oznacza kraina Tehuti, czyli kraina egipskiego boga księżyca. Rozszerzenie .dj, czyli oficjalna domena kraju, często używana jest dla stron internetowych dotyczących DJ-ów.
I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Djibouti. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj, by być na bieżąco i napisz, co sądzisz. I w ten oto sposób w tydzień udało nam się skończyć literkę D. Widzimy się już za 2 dni z Egiptem i jeszcze raz pamiętajcie, zostań w domu. Na razie.